Dobrze, pani Karyno, proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat taka praca? Żadna praca nie hańbi. Co ma pani na myśli? Bo moja koleżanka, która chodzi ciągle na rozmowę o pracę, powiedziała, że tym tekstem na pewno oczaruje jury. Jury? No, że panią znaczy się, nie? Pracodawcę. Dawca? Jak dawca organów? Nie podoba mi się. Wolę jury. Ja ogólnie zawsze chciałam być solar... Recepcjonistką. Recepcjonistką, tak. No, ja ogólnie lubię dużo gadać, to znaczy w sensie z ludźmi, nie? Rozmawiać se. Doświadczenie? No, mam duże. Codziennie obgaduję z dozorczynią wszystkich sąsiadów minimum 2 godziny. Chodzi mi o doświadczenie w solarium. 10 lat. Łóżko stojące, leżące, mega turbo, bake, olej, słonecznikowy, rzepakowy, napędowy, wszystko. Pani pracowała 10 lat w solarium? Nie, no jak 10 lat pracowałam? Opalałam się 10 lat, a nie pracowałam. To skąd pomysł na taką pracę? No dobra, powiem o co mi biega. Przyczaiłam, że w czwartki o 20 chodzi tutaj taki koleś. A tak się akurat składa, że ja szukam ojca dla swojego Brianusza. Patrząc na furę, jaką jeździ, myślę, żeby się nadawał. No i też wiadomo, męża szukam, bo jestem już posunięta w latach lekko. Także nie musi mnie pani zatrudniać i jak mi pani powie, jaką się tylko nazywa, tam pani zerknie. W czwartki o 20. Nazywa się mój mąż, ty bździągwo. No już tak się nie unoś, wystarczyło powiedzieć, że zaklepany, cnie?